Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Na początku chciałem podziękować posłom Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej za złożony wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu zaraz tej ustawy, dlatego że tak niesystemowe działanie, taka próba zburzenia porządku prawnego w Polsce może spotkać się tylko z tym, że odrzucamy. Państwo chcecie, aby urzędy skarbowe stanowiły o tym, czy obrót gospodarczy był prawidłowo wyceniony, żeby wysokości faktur, czy są poprawne, czy niepoprawne, czy ktoś kogoś nie naciąga, było efektem decyzji izb skarbowych. No niewiarygodne. I to składa ktoś, kto był członkiem polskiego rządu jakiś czas temu. Panie ministrze, no tak niesystemowego rozwiązania. Ustawa, która już w tytule zawiera nazwy podmiotów absolutnie prywatnych, bo mówienie, że jest to w jakiś sposób podobne do specustaw o firmach państwowych, jest co najmniej nieuprawnione, bo my mówimy o tym, jak ewoluuje majątek państwa w ustawach, często używając nazw PPL, LOT, ale to jest początek w kapitale państwa polskiego. I wtedy jest to uprawnione stanowienie o majątku w ten sposób. Natomiast próba wprowadzenia ustawy, która będzie regulowała o bycie dwóch podmiotów detalicznie, absolutnie prywatnych, no delikatnie mówiąc niepoprawne. Ja pomijam, podnoszę tutaj argumenty o niedozwolonej pomocy publicznej, które praktycznie dyskwalifikują projekt choćby z tego względu. A poprawnie było oddawać w ręce... Jest... Pan minister Jarmuziewicz ma głos, przepraszam, pytał, pani poseł. Pan poseł Lasota pytał o... Ja może odpowiem, że jest już opracowany projekt zmian przez Urząd Zamówień Publicznych w Sejmie, bo pan poseł Lasota pytał o głębokość ingerencji szczebli podwykonawstwa. Ta nasza, w naszej specustawie mamy pierwszych podwykonawców, ale żeby dostać pieniądze, muszą złożyć oświadczenie, że zapłacili swoim podwykonawcom. I to jest w tej chwili jedyny mechanizm, którym możemy wpływać na tego pierwszego podwykonawcę, żeby płacił tym następnym, że musi mieć oświadczenie, że zapłacił im, co też sprawdzamy. Natomiast no, jest generalna taka pokusa, żeby w tego typu inicjatywach, żeby państwo ubezpieczało obrót gospodarczy cały. Żeby brało na siebie odpowiedzialność tego, że ktoś robi interesy w Polsce, jak mu się nie powiedzie. Panie marszałku, ja bym chętnie, ale sam. Przepraszam, jest panie... tu kilku panów posłów, które bardzo bym chciał pomóc, ale... Przepraszam, panie ministrze. Panie pośle, proszę nie prowadzić polemiki z ław poselskich. Pan minister ma głos. Bardzo proszę. Pan poseł Ast twierdzi, że wykonawca nie miał doświadczenia, wybór był dokonany zgodnie z prawem, prawo zamówień publicznych. Konsorcjum wykazało spełnienie wszystkich warunków, także w zakresie doświadczenia. Zakładanie, że ktoś chce 10% gwarancji po to zostawić państwu polskiemu, generalnej dyrekcji, po to tylko, żeby wygrać przetarg, no co najmniej nieuprawnione. No to są kontrakty kilkuset milionowe, jakieś w ten konkretny tam około 700 milionów z tego co pamiętam. To znaczy, że 70 milionów złotych zdeponowane jako żywe pieniądze w banku, ktoś się godzi, mając świadomość, że nie dam rady, nie jestem w stanie zrealizować tego kontraktu i 70 milionów daruje państwu polskiemu. To jest jeden z warunków również, który musi spełnić podwykonawca. Wykazać swoją niezależność finansową. Pan poseł Kniecik pyta, to się kilka razy powtarzało, no bycie przez DZS mongolskiej firmy, to jest znowu próba takiego ustawienia instytucji, która coś zamawia, aby podmiot, który wygrał jakiś tam przetarg, był obserwowany we wszystkich aspektach. Każdy jego ruch. W związku z tym, ja muszę państwu powiedzieć, że Ministerstwo Transportu nie ma uprawnień do prowadzenia kontroli działalności wewnętrznej firmy. Firmy robią co chcą, a że w międzyczasie ktoś dokonuje tendencyjnych, bądź też nietendencyjnych, udanych, czy też mniej udanych zakupów, no tak to jest. Patrzę na pana posła, pewnie jakieś inne, szczególnie trzyliterowe służby będą miały coś do zrobienia w tej kwestii. Dla ułatwienia tam, że nie chodzi o PCK. Pani poseł Mazurek, skomplikowane pytanie, ja się asekuruję, ilu podmiotom DSS nie wypłaciło, czy otrzymało swoje należności PKP, czy GDDK miała informację, że DSS jest niewygodna. To, niektóre z tych pytań odpowiem pani na piśmie. Nie tylko generalna dyrekcja, ale i minister infrastruktury. Podczas wyborów
wykonawcy, Generalna Dyrekcja kompleksowo sprawdzała wykonawców. Tyle mogę pani powiedzieć. Natomiast na te pierwsze takie statystyczne pytania, ilu i ile pieniędzy, ja to odpowiem pani na piśmie, jestem nieprzygotowany do tego. Dobrze. Okej. Okay. Wbrew woli marszałka wchodzę z panią w dialog i odpowiadam, że tak. Pan marszałek mi wybaczy. Proszę bardzo. Pani poseł Zuba, pani poseł, z całym szacunkiem, nie dosłyszałem pytania. Chyba nie było. Nie. Dlaczego dopuściliście państwo do prywatyzacji i pozwoliliście, że firma, która była niewiarygodna na rynku, to dobrze funkcjonujący... Nie da się. Pani. Znaczy ja coś pani powiem. To pani pytanie ma na tyle demagogiczny charakter, że no nie wiem co odpowiedzieć. Ja powiem, że z zachowaniem należytych procedur i z zachowaniem prawa dokonano wyboru. Przepraszam pani poseł, nie ma trybu, w którym może pani teraz zabierać głos. Pan minister odpowiada. Poseł Cedzyński pytał o prywatyzację. Nie nasza właściwość, tylko ministra skarbu. Pan poseł Zbrzyzny pytał o płynność DSS-u. Generalna Dyrekcja, wyłaniając wykonawców, bada całe konsorcjum. Całe konsorcjum wykazało spełnienie wszystkich niezbędnych kryteriów. Nasza ustawa przyjęta w czerwcu ubiegłego roku obejmuje i DSS, i Poldim. Pieniądze są już podwykonawcą wypłacane. Na stronach internetowych można znaleźć te informacje. W związku z tym nie będę państwa epatował liczbami, bo się boję, że mogę coś pokręcić. Poseł Rusiecki, prywatyzacja kieleckich surowców skalnych, nie nasza właściwość. Pytanie do ministra skarbu. Pan poseł Wojtkiewicz pytał, ile pieniędzy przeznaczono na obsługę prawną. Panie pośle, na piśmie. Też nie byłem przygotowany. No, dziękuję bardzo. Dziękuję panie marszałku. Dziękuję panu ministrowi.